Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Cały czas jesteśmy w roku obchodu stulecia niepodległości. W ramach tych obchodów dla uczniów szkół podstawowych był konkurs gminny organizowany przez Komitet Stulecia Obchodów Niepodległości pod tytułem Moje życzenia dla niepodległej. A zadaniem dla Waszych kolegów było napisanie listu z życzeniami, z przesłaniem dla niepodległej. Pierwsze miejsce decyzją komisji konkursowej zajął uczeń szkoły podstawowej imienia Stanisława Kostki w Kostowcu. I tym uczniem jest Jan Bąk. Janek, dla Ciebie jest dyplom za zajęcie pierwszego miejsca. Również tu jest talon do Empiku. Jeszcze raz gratulujemy. Twój list został już zamieszczony na stronie facebookowej, na fanpage'u 100 lat niepodległej. Myślę, że również na stronie szkoły też już się znalazł. Oczywiście jest też kapsule czasu młodych. Gratuluję. Dziękuję. Komisja konkursowa ze względu na wysoką jakość wykonanych prac przyznała aż 3 trzecie miejsca i wśród tych wyróżnionych jest 2 uczniów również ze szkoły podstawowej w Kostowcu. Są to Małgorzata Śmigielska i Bartosz Piechota. Proszę bardzo, to dla Ciebie dyplom. Również tam jest talon, też do zrealizowania. Gratuluję. Komisja konkursowa wyjątkowo dla szkół podstawowych przyznała jeszcze wyróżnienia w formie dyplomów i takich pamiątkowych materiałów naszej gminy Nadarzyn. I takie dyplomy, wyróżnienia z szkoły podstawowej w Kostowcu otrzymują Małgorzata Lechman i Julia Dębowska. A to dla Julii. Gratuluję, gratuluję. Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie wzięli udział w tym konkursie. Świadczy to o Waszym zainteresowaniu historią, ale również o takich dobrych, pozytywnych postawach obywatelskich, patriotycznych. Dziękujemy serdecznie panu dyrektorowi za zorganizowanie konkursu, za zaproszenie nas do tego konkursu oraz za nagrody ufundowane dla naszych uczniów. Także ogromne gratulacje dla Was za ten sukces.